Wojna. Zawsze taka sama. To był nieuchronny koniec drogi, którą obrała ludzkość. Wszyscy liczyli na zwycięstwo. Każdy był optymistą. W miarę eskalacji działań wojennych optymizm zanikał, a społeczeństwo zaczęło się rozpadać. Zbudowano wielkie schrony dla bogatych, wpływowych i potężnych oraz tych, którzy mieli zapewnić im przetrwanie. W schronach zgromadzono zapasy i sprzęt. Przeszłość została daleko w tyle, teraźniejszość przestała istnieć. Jedynej nadziei można było upatrywać w przyszłości. Potężny schron, Krypta Zero, miała być centrum sieci schronów. Chroniła przywódców, artystów i naukowców. Mieszkańcy Krypty Zero mieli poprowadzić ludzi w nowe życie, do nowego świata. Ale po atomowej hekatombie świat stał się bezwzględny. Mieszkańcy schronów nie mogli gołymi rękami zbudować postnuklearnej utopii. Stworzono maszyny, które miały ujarzmić Ziemię, najpierw wypaloną płomieniami wojny, a potem skutą lodem nuklearnej zimy. Rakiety jednak opuściły silosy, zanim zrealizowano te plany. W czasie zagłady łączność między schronami została zerwana. Kolejne schrony ulegały zniszczeniu. Ci, którzy przetrwali, byli skazani na własne siły. Jednak niektóre schrony ocalały. Wojskowi jednej z krypt na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej wyszli cało ze zagłady. Powzięli mocne postanowienie przetrwania na atomowej pustyni. Zaczęli zbierać sprzęt ze schronów. Choć byli liczni i silni, studiowali wiedzę techniczną i pilnie jej strzegli, bo wiedzieli, że od niej zależy ich przyszłość. Z czasem utworzyli Bractwo Stali. Wykorzystując swą wiedzę, zaczęli cywilizować pustkowie. Bractwo Stali ogłosiło się technicznymi zbawcami ludzkości. Jego członkowie przemierzali świat w poszukiwaniu ocalałej wiedzy, zdobywali obozy mutantów, osady bandytów i zniszczone resztki schronów. Choć potężni, zdawali sobie jednak sprawę, że bez wsparcia przetrwanie może być bardzo trudne. Bractwo potrzebowało świeżej krwi, co stało w sprzeczności z zasadą nieujawniania tajemnic wiedzy. Po długich dyskusjach starsi postanowili nie dzielić się wiedzą z obcymi. Byli przekonani, że przetrwają, żyjąc tak, jak dotychczas. Mniejszości, która miała inne zdanie, starsi wyznaczyli zadanie na pustkowie. Supermutanci, żołnierze pokonanej armii, zostali zmuszeni do odwrotu przez pasmo gór na wschodzie. Bractwo zbudowało sterowce i nakazało mniejszości wyśledzić i ocenić liczbę pozostałych przy życiu mutantów. Podczas pokonywania wysokich gór zdarzył się wypadek. Wielka burza chwyciła w swe objęcia główny sterowiec i zniosła go daleko z kursu. Potężny Zeppelin uległ ciężkim uszkodzeniom. Mniejsze przedziały zostały oderwane od kadłuba. Wielu przywódców wyprawy padło ofiarą wściekłych wichrów. Ocalała załoga walczyła o utrzymanie jednostki w powietrzu, ale w końcu pojazd rozbił się na przedmieściach tętniącej niegdyś życiem metropolii. Miasta zwanego w przeszłości Chicago. Rozproszeni i przestraszeni członkowie Bractwa raz jeszcze zwarli szeregi, by stawić czoło oczekującym ich zadaniom. Bractwo mogło wiele zaoferować okolicznym osadom. Wymieniali lekarstwa za żywność i siłę roboczą. W zamian za rekrutów zapewniali ochronę przed bandytami. Ich szeregi zaczęły rosnąć. Rozdzielona od głównych sił Bractwa i inaczej myśląca mniejszość mogła stworzyć nowe Bractwo Stali, odzwierciedlające ich ideały. Przyszłość na pustkowiach nigdy jednak nie jest pewna. Przebudziła się dawna potęga i także zapragnęła opanować tę ziemię. Życie w Bractwie wkrótce się zmieni. No witam was kochani bardzo serdecznie, Patryk Rojo-Rojewski, Roy Playing Games i po raz trzeci będę waszym postnuklearnym przewodnikiem po pustkowiach brutalnie palonych nuklearnym słońcem. Kochani, Fallout Tactics, jak obiecałem, tak odpalam.
montuje i myślę, że przed nami kolejna mocna, fajna przygoda w środowisku gry będącej spin-offem serii. Gra, która wiele osób zasmuciła tym, że nie jest pełnoprawnym sequelem, nie jest częścią trzecią, na którą musieliśmy czekać jeszcze trochę, niemało lat. Myślę, że z mojej strony to ciekawa propozycja dla osób, które towarzyszyły moim opowieściom podczas Let's Playa w jedynkę i dwójkę, a także dla wszystkich zainteresowanych sequelem protoplasty Fallouta, czyli Wasteland 2 w przyszłym roku, który się pojawi i będzie w założeniach grą podobną, to znaczy izometria, turowość i generalnie taktyczna drużynowość. Taką grą kiedyś był Fallout Tactics, w środowisku, w której bawiłem się wybornie. Także będą to odcinki na spokojnie, ale przepełnione po brzegi opowieściami mojego autorstwa w klimacie właśnie postnuklearnych zmagań. Kochani, myślę, że zrobimy sobie też hype'a na Wastelanda 2, tak jak powiedziałem, i przechodzimy do zabawy. Jeden gracz, nowa gra. I teraz stworzymy sobie postać standardowo. To mi się właśnie podobało, że jest tutaj kwestia drużynowa. To znaczy, możemy w swoje szeregi, jeśli się nie mylę, wdrożyć chyba 6 śmiałków. I to przedstawicieli nie tylko rasy ludzkiej, ale także szponów śmierci, psów, robotów, czy nawet supermutantów, kochani. Klimatycznie znajdziemy sobie gościa, którym sterowałem, gdy sam się bawiłem. Tym kolesiem jest ok. Inne oczywiście. Czerwień, skóra, może troszeczkę ciemniejszy. Odcień, czerwień. Więc tak, szczęście kompletnie się w tej grze tutaj nie przydaje. W żadnym po prostu wypadku. Zaufajcie mi. Na pewno damy mnóstwo do zręczności ze względu na punkty akcji. I tutaj pewna nowum. W grę jest wdrożony system wyboru, to znaczy albo możemy grę przechodzić w całości turowo, albo w czasie rzeczywistym. W tym momencie jest bardziej dynamicznie, ale mniej, powiedzmy, ostrożnie. My będziemy przełączać się między jednym trybem a drugim, kochani. I pójdziemy generalnie w cięższy sprzęt. Charyzma w tej grze też kompletnie nie popłaca, bo za handel będzie odpowiedzialny lekarz, doc, nie my generalnie. Najważniejsze jest to, żeby każda nasza postać, którą będziemy rozwijać i kreować, była odpowiedzialna za dwie rzeczy. Ja będę odpowiedzialny za ścianę ołowiu i, kochani, otwieranie zamków, czyli to, co bardzo lubię. Dlatego te dwie rzeczy sobie tutaj zamontuję. Broń palna, początek gry, broń ciężka, środek, endgame, otwieranie zamków. Zawsze lubiłem ten motyw pod szeroko rozumiany exploring. Dlaczego nie ma Fallouta 3, Fallouta New Vegas nie będzie? Jeśli będzie, to czwórka rozgrywana w Bostonie, jak głoszą informacje. Tą sradę śmierci pewnie bym brzygał nimi, gdybym tę serię miał prowadzić, biorąc pod uwagę moje zamiłowanie do badania każdego kamyczka. To są gry przepotężne, bardzo nie okej na let's playe, zaufajcie mi. Okej, kochani, dobra. I w tym momencie zostało nam trochę punktów na to, żeby wmontować na 7 na pewno wytrzymałość. Inteligencja też spokojnie 7 pod kątem punktów, jakie będziemy zdobywać przy kolejnych awansach. No i oczywiście tutaj percepcja, jeśli chodzi o celność naszej postaci. Cięższe pancerze standardowo, Power Armor Advanced, jeszcze mnóstwo pancerzy. W ogóle generalnie mnóstwo broni. Strasznie mi się to podobało, bo ilość tutaj sprzętu, czy to dla osób wojujących na dystans, czy tych preferujących walkę na brutalne, krwawe face-to-face, jest zatrzęsienie. Mamy pojazdy, którymi możemy się przemieszczać. Hamery zdezelowane, który występował w intro. Nawet czołgi. Możemy strzelać z czołgu. Jest zabawa. Także wszystko dla miłośników wszelkich gier z Tactics i nie tylko w tytule. Jagged Alliance. Mógłbym, kochani, wymieniać. Czy mamy już wszystko? Nie. Nazywamy się Royo. Okej. Standardowo wiek.
kiedyś się postarzałem, teraz chętnie bym się odmłodził, ale bądźmy szczerzy, w tym przekazie 29, czy tego chcemy, czy nie, facet, człowiek, człowiek. Głównego bohatera nie możemy zmieniać pod kątem płci. I tutaj mamy oczywiście tagi, cechy opcjonalne i dokładnie, że mi przeciwnie na tak z broni palnej lub rzucanego, że ten. Ja biorę szybko strzelność, snajperem nie będę, snajperem będzie Snake Eye, chyba taka laska, jeśli mnie pamięć nie myli. I oczywiście damy sobie wyszkolenie. Nie, właśnie nie. Chyba talent to był. Dokładnie tak. OK, tak po wszystkim wygląda mój ekran. I teraz wszystko jest OK. Możemy z czystym sumieniem rozpocząć kolejną, mam nadzieję, że wspólną przygodę. Baczność! Dobra, wy smutowane zielonoskóre worki zgniłego mięcha. Słuchajcie, jestem Paladyn Rajczek. Mam uczyć waszą zacofaną bandę sztuki przetrwania. Podczas służby w Bractwie wyszkoliłem już ponad 50 kadetów i z dumą muszę stwierdzić, że 14 z nich wciąż żyje i ma się dobrze. Starszyzna nakazała mi nadać jakiś sensowny kształt waszej tępawej bandzie szczurojadów i zrobić z was żołnierzy. Wypełnię ten rozkaz, nawet jeśli was to zabije. Nauczę was, jak jedzą, śpią, chodzą, strzelają i plują. Prawdziwi żołnierze Bractwa. Będziecie odwiedzać okoliczne wioski w poszukiwaniu przedstawicieli ssaków naczelnych, gotowych do podjęcia uczciwej pracy. Waszym zadaniem jest przypominać starszyźnie, że jeśli chcą ochrony przed ścierwem tego świata, to muszą dotrzymywać umowy, czyli dostarczać nam zapasów i rekrutów. A teraz zabierajcie swoje wydelikacone tyłki do zbrojowni. Tam dostaniecie broń i pancerze. W Bractwie mamy 3 zasady odnośnie wyposażenia. Za uszkodzenie broni, tydzień karceru. Za uszkodzenie pancerza, tydzień karceru. Za stratę czegokolwiek z wyżej wymienionych, śmierć mojej ręki. A, i jeszcze jedno, panienki. Witajcie w Bractwie Stali. Odmaszerować. Spocznij, kadecie. Nazywam się generał Barnaki. Będę ci przekazywał rozkazy przed każdym zadaniem. Najpierw jednak chciałbym osobiście powitać cię w zespole. Biorąc pod uwagę, że podczas szkolenia odpada 85% rekrutów, muszę przyznać, że masz powody do dumy. A teraz do rzeczy. 2 noce temu bandyci najechali wioskę Braminwood. Jej mieszkańcy ponieśli ciężkie straty i są gotowi przyjąć warunki, jakie stawia Bractwo w zamian za ochronę. Ocalimy ich i oddamy im ziemię, a w zamian dostaniemy żywność i rekrutów. By realizować nasze cele, musimy poszerzać szeregi. Dlatego liczy się każda wioska. Nie wiem, co sprowadza bandytów tak blisko naszej bazy, ale faktem jest, że sieją zniszczenie w okolicy. Reasumując, infiltracja, rekonesans, rozpierdol. Gra, powiedzmy, automatycznie sugeruje pewne uzbrojenie tutaj właśnie pod kątem stworzonej postaci. Sobie przełączymy. Tak, luneta to jest wspomniany właśnie mój snajper, który zazwyczaj towarzyszy mi do końca. Zszywacz to jest właśnie wspomniany tutaj lekarz, także mamy snajpera, lekarza i powiedzmy szturmowca, tak, tak myślę można tutaj to określić. Pewna nowość, jeśli chodzi o Fallout 1, Fallout 2, zmiana pozycji, tak? Możemy się czołgać, kucać, bardzo ważna sprawa. Różne tryby, strażniczy, defensywny, agresywny. Myślę, że tutaj nie muszę tłumaczyć absolutnie niczego z tego wszystkiego. Dobra, kochani, jako Rojo ciśniemy do przodu. I zagadamy do starszego. Pozdrowienia dla Bractwa Stali. Mówicie z Charonem.
starszym i ojcem plemienia z Bramin Wood. Przybyliście w samą porę. Nasza wioska uległa bandytom, którzy wyjechali z mroku. Niektórzy z moich ludzi uniknęli śmierci lub niewoli. I reasumując, kochani, chodzi o to, żeby jak najwięcej tych złych ubić, jak najwięcej tych dobrych ocalić. Także tu będziemy musieli generalnie uważać na skrzywacza, który strzelbą sieje totalny zamęt. No i jak tylko to możliwe, wchodzić w tryb turowy, jak wspomniałem wcześniej. Musimy też pamiętać, żeby zbierać naszą drużynę. Okej, pięknie. Tu już gościu się generalnie zreflektował. Więc tak, kucnijmy sobie, poczekajmy. Muszę sobie też przypomnieć, dawno nie grałem. Najważniejsze, że weszło w tryb turowy. I zobaczymy, co zrobi w zaistniałej sytuacji komputer. Okej. Dokładnie. A jednak, kurczę, ktoś mnie tutaj przyżarzył. Dobra. No to nic, to musimy zrobić tak, że ja podejdę sobie tutaj. Nie ma rady. Postaramy się dobiec resztę ekipy. Okej. Z automatu przechodzi na turę przeciwnika. Bardzo ważna też jest warta. To myślę, że nie muszę tłumaczyć. Okej. Liczyłem, że już mnie zignoruje typek. Ale niestety. Nie wiem, dlaczego się robi w takim systemie motyw. Podejdźmy na skuteczny zasięg naszej broni. Okej. Tu niespecjalnie. 48%. Spróbujmy. Dobra, oberwała. Damy sobie na tekstówkę 27. Okej. I padła. 10 punktów doświadczenia nasze. I co najważniejsze, koniec tury. I zrobimy tak. Lunetą się tutaj zaczaimy. Strzywacz. Jego damy w tryb warty, jeśli chodzi o swoją strzelbę. Tak. Tak. I pięknie. I będziemy go szarpać naszym snajperem. Jest fajnie w stanie oddać dwa strzały. Ja trzymam tą stronę. Oni będą starać się podejść tutaj. Okej, strzywacz jest w stanie warty. Nie za bardzo to wychodzi. Ja podejdę również tutaj bliżej, zobaczę, jak wygląda sprawa. Mam nadzieję, że tutaj te kurde FPS-y będą widoczne. Najwyżej usunę w następnym odcinku całkowicie. O, dokładnie tak. Strzywacz zareagował perfekcyjnie. Rozwalił psa. No i okej. Luneta jak teraz lepiej. 54%. No okej. Tutaj 12. Słabo. Obejdziemy go troszeczkę, zaskoczymy z winkla.
Okej. Zobaczymy, jak sprawa wygląda. Czy trzeba strasznie uważać w tej grze. Jest wiele miejsc po prostu paskudnie zaminowanych. Są pułapki. Łatwo spieprzyć sobie jakiegoś subquesta, jakąś dodatkową wytyczną. No, różne są tutaj sytuacje. Okej, tu już nic nie zrobimy. 3 punkty. Tak, 4, jeszcze jeden punkt możemy podejść. Tu jeszcze nie jest, dobra. Czy stać go na straż? Nie, nie ma jeszcze. Royson, jak tam? Okej, spróbuję wstać. Dam się na straż z serią. Wszystkich punktów doświadczenia. Ach, to zapomniałem. Ale zobaczymy. Ona tu też ostro chybia, bandyta. No, okej. Tutaj kucnął cwaniak. Przydałby się tutaj jakiś granat, nie powiem. Okej. Jeden pocisk. A, tylko że niepotrzebnie przeładowałem z marszu. A! Coś czuję, że będę tego żałował. No ale nic, skupiamy ogień na sobie. A! Wytrzymały jest gościu, kurde. Wytrzymały. Dobra, koniec tury. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź wroga. Okej, ten zrejterował. Tu otrzymałem 8 punktów, także nie ma jeszcze tragedii. Podejdziemy te dwa. I pojedziemy go serią. Okej. Przeładować. Nie ma opcji, żeby go tak... A jednak! Poszło! Elegancko. Dobra. Przeładujmy. Przeładujmy. Koniec tury. Unik, elegancko. Zręczność się przydała. Też byłem pod niesamowitym wrażeniem szczegółów generalnie. Całych tutaj plansz wykonanych. Naprawdę, bo zawsze... Piściło to me oko. Seria. Na razie, tak jak mówię, no, nasze uzbrojenie jest jakie jest. Na szczęście za jakiś czas powinno nam wpaść ciut lepsze. Nadgońmy temat. A z szywaczem już powoli zajmijmy się przyszłym lutem. Ja oczywiście będę każdy odcinek kastrował o cały ten handel, bo to strasznie długo zawsze trwa. No, nareszcie. Okej, i teraz tak. Tu sobie przeładujmy. Użyjmy Steampola. Elegancko. Luneta. Podbiegnij tu. Rojo, sprawdź tego bandytę. Co on tu miał ciekawego? Okej, bierzemy wszystko. Oczywiście odpowiednia broń to też odpowiednia amunicja. Jak wcześniej wspomniałem, jako że z tego mnóstwo, trzeba im szybciej opanujemy co do czego, jak i tak dalej, tym lepiej. Ciekawostka. Do samych broni śrutowych jest około 5 rodzajów amunicji. Pociski rozrywające, normalne, energetyczne EMP, zapalające, jakieś tam jeszcze w ogóle przyszywające. No jest w każdym razie tego trochę. Dobra, podprowadźmy naszą ekipę tutaj. Na pewno sobie grę zapiszemy. Hopsik. Fajne też te loading screeny. Okej, te drzwi są zamknięte, to pamiętam. No, i to co zrobiłem, to w tym momencie wykorzystałem, powiedzmy, tą
grę w real time, rezygnując z turówki. I zobaczymy, co jest w skrzyni. Jest mnóstwo tutaj różnego sprzętu poukrywanego. Mamy kluczyk, bierzemy wszystko gotowe. Bandyta. Czy miał przy sobie coś ciekawego? Tak, miał Uzika. Miał Uzika. Zszywacz. Podejdź tu. Przy ludzi dziada. Wszystko gotowe. Okej. Dobra. Temat jest otwarty. Gdzie jest Luneta? Luneta będzie naszym snajperem. Niech się skryje tutaj za worami. Ja sobie kucnę zszywaczem, bo tu też będzie niemały bajzel. A, ja ci dam zablokowane. To może przeze mnie, faktycznie. Okej, to zwracam honor. Dobra. Dyn, 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 dyn. Zszywacz. Właśnie on będzie się bawił tutaj. Tematami śrutowymi. Okej. Seria. Zszywacz. Masz go? Nie masz go. Dobra. Nie, ty po prostu podejdź tutaj. Będziesz ogarniała temat. Dobra. Koniec tury. Zobaczymy, co zrobi reszta. Oczywiście konkretne klany, charakterystyczne uzbrojenie, charakterystyczne opancerzenie. No, będziemy mucić tutaj przedstawicieli różnych mikrospołeczności. Okej. Okay. Się przyżarzymy na potem. No, jeszcze mylą się te przyciski, że potraktuję ten odcinek może bardziej jako trening. Koniec tury. Dobra, tam już się jeden gościu zreflektował. Ten ucieka. Aż cholera, dobrze, ładnie. Strzelbą oberwał. Ja wstanę. Podbiegnę. Luneta tak samo. Też fajna muzyczka, klimatyczna w tle. To lubimy. No i czekamy. Na draba. Aj, oberwałem i to przesolidnie. Tutaj będę się musiał mieć na baczności. No i odwieczny dylemat. Czy się ewakuować, czy jednak... Gości ma poważne obrażenia. Ja po prostu to sobie zapiszę. Najwyżej jak w następnej turze ostro oberwę, to zrobię taktyczny odwrót i tyle. Oberwać oberwał, ale nie na tyle, by padł. Pies tu nie podbiegnie, także z nim zrobię straż i zobaczymy. Może chybi. Nie, po prostu zrejterował przez wzgląd na poważne obrażenia. I to rozumiem. I to rozumiem, także lunetko. Pogoń tam draba, proszę. Dobra. Zszywacz. Dam mu straż, nie będę tutaj ryzykował. Tym też dam straż. Zobaczymy, co zrobi pies. Dobra, dobra, stracił punkty akcji w dobrym momencie i jedziemy typa.
No tak jak mówię. Tutaj powiedzmy te sceny... No są brutalne, nie powiem. No i to tylko w sumie podkreśla... brutalność świata mojego ukochanego postnuklearnego uniwersum. Tam cały czas ten gościu się kitra jeszcze. Już się nie kitra. Załatwione, punkty przyznane. Tak jak mówię, niektóre elementy to tylko wystrój otoczenia, ale polecam, jakbyście chcieli grać razem ze mną, czemu nie, to może być jakiś interaktywny element, który mieści w sobie całkiem fajny loot. Inna sprawa, starajmy się zbierać absolutnie wszystko. Nawet jakiekolwiek śmieci. Bo tak jak mówię, czasem brakowało mi kilku dolarów, by kupić na przykład lepszą zbroję. A gdybym wziął jakiś śmieć ze sobą, to kto wie, może by się udało to wszystko. Okej, tutaj zgarniamy. Jeszcze zobaczmy, co gościu miał przy sobie. O! Amunicja. Także też bardzo fajne jest, bardzo ważną, istotną kwestią jest przekazywanie uzbrojenia. To w ogóle tutaj bez dyskusji. Całość. To musimy dać na ksywkę, a nie na zdjęcie. No, weź tą strzelbę. Okej. Strzywacz, ty... ulecz lunetę. Proszę. To się przyda. Okej, całkowicie wyleczono. Tutaj musimy sobie przeładować. Tutaj też, ale w tym momencie zrezygnujemy ze strzelby. Pojedynczy. Dobra. Okej. Tutaj jak widzimy, psy śpią, ekipa się nawaliła, dlatego można zrobić tutaj bardzo szybkie zło albo taktyczny rozpierdziel, także to jak wolimy. Także tu faktycznie może jeszcze wrócimy do zszywacza i poczęstujemy kogoś ostro ołowiem. Podejdź no, zszywacz podwójny. Okej. Elegancko ta zdjęła. Okej. No i mamy z głowy. Przeładujmy. Tak jak mówię, pistolecik na razie. Jest ekipa. Jest. Zapisujemy. Tak. I gotowe. Otwieramy bramę. Przechodzimy trochę niżej. I w następnym już odcinku postaram się, żeby nie było tak jak ostatnio, że raz w tygodniu, tylko dwa razy w tygodniu. Stąd tytuł cyklu Postnuklearnie, a nie Postnuklearny Poniedziałek, który mógłby... samej nazwy sugerować jakiś jeden konkretny dzień. Także nie, ogólnie postnuklearnie minimum dwa odcinki tygodniowo i zapraszam. Mam nadzieję, że garstka miłośników postnuklearnych klimatów z mojego let's playa Fallouta 1, Fallouta 2 również znajdzie coś dla siebie, dla oka i dla ucha przy okazji właśnie z tej serii Fallout Tactics Brotherhood of Steel. Do zobaczenia jeszcze w tym tygodniu, jak obiecałem, serdeczna postnuklearna tarcza. Trzymajcie, kochani, hejas!